Dzisiejsze spotkanie jest cyklicznym, kolejnym spotkaniem z okazji rozpoczynających się ferii, bezpiecznych ferii, bo tutaj musimy powiedzieć, że czas wolny to czas beztroskiej zabawy, odpoczynku, natomiast nie możemy również zapominać o zasadach bezpieczeństwa, począwszy od naszego miejsca zamieszkania. Tutaj policjanci przypominają, że dzieci, które pozostają w domu, muszą również pamiętać o tym, że i w domu może ich spotkać jakieś niebezpieczeństwo, jeśli będą w sposób nieostrożny posługiwać się różnymi sprzętami. Do młodszych dzieci zwracamy się z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi pobytu w domu. Starsze dzieci również w domu pozostają, tylko tutaj w tym przypadku zwracamy im szczególną uwagę na bezpieczeństwo w sieci, bo niestety doświadczenie pokazuje, że dzieci i młodzież bardzo często, a szczególnie właśnie w tym czasie wolnym, przebywają w internecie, gdzie jest mnóstwo zagrożeń. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo poza miejscem zamieszkania, przypominamy o pobycie w górach i w różnych innych miejscach, gdzie każde z dzieci musi samo zadbać również o swoje bezpieczeństwo, jak również przypominać rodzicom. Dzieci znają te zasady bezpieczeństwa. Nasza rola polega na tym, że my im rokrocznie przypominamy. Wówczas dzieci najlepiej to zapamiętują. Dzisiaj rola Straży Pożarnej, Państwowej Straży Pożarnej z Radomska w tej szkole będzie przeprowadzenie prelekcji na sali gimnastycznej razem z innymi służbami, czyli policją, oraz pokaż sprzętu ratowniczo-gaśniczego z jednym z samochodów, który tutaj dotarliśmy na miejsce. Na pewno przed feriami warto przypomnieć dzieciom i młodzieży, żeby ten czas wolny spędzili zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Bardzo ważne są tego typu wydarzenia w naszej szkole i nie ukrywam, że w ciągu roku mamy kilka takich przedsięwzięć. To jest taka lekcja na żywo, bo dla dzieci jest to na pewno też atrakcyjne, jeżeli przyjedzie przedstawiciel policji, straży czy służb medycznych, bo na pewno słuchają tego, co mówią nauczyciele, ale dodatkowo jeszcze taką atrakcyjną formą właśnie jest to, żeby móc zobaczyć na przykład wóz strażacki, akcję udzielania pierwszej pomocy, czy właśnie posłuchać pana policjanta, na co zwraca uwagę. Myślę, że to silniej na pewno też zapadnie w pamięci uczniów.